tym miejscu zawsze gościliśmy młodych debiutantów. Już teraz też ich zobaczymy. Poznajcie zespół Kubek. Kubek to po prostu Grzegorz Kubac Falisza. Z muzyką związał się bardzo dawno temu, ale nie chcę podać konkretnej daty. Wymownie wtedy wzdycha, a podobno tylko panie mają z tym problem. Jego główne zainteresowania to kobiety, muzyka i śpiew. Jak na razie jest im wierny. Twierdzi, że potrafi rozkręcić świetną imprezę w każdym zakątku świata. Jest bardzo płodnym artystą. W jego szufladzie czeka mnóstwo gotowych piosenek, które tylko czekają, by ujrzeć światło dzienne. W disco debiucie ujrzał je utwór Jestem Twój. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w studio disco debiutu. Formacja, zespół, jednoosobowy wokalista, w każdym razie pod nazwą Kubek. Tak, witam. I to pisaną przez Kub. Tak, przez Kub. I kto to wymyślił? Oryginalnie. Pomysł był mój, po prostu zawsze wołano na mnie Kubek od szkoły podstawowej, od nazwiska. Mhm. I po prostu... I tak zostało. Tak zostało. Przyjęło. Od kiedy grasz, od kiedy śpiewasz? No to jest dość długi czas, ale no tak naprawdę pierwsza piosenka wyszła niedawno, a tak długo. Wesela, wiadomo, imprezy takie okolicznościowe. A powiedz mi, kiedy powstał w Twojej głowie taki pomysł, żeby pisać już swoje własne utwory? Bo jak sam mówisz, nie jest tego dużo. Myślę, że zawsze pisałem swoje piosenki, dlatego że piszę, jak to się mówi, autobiografię tak zwaną. Nie piszę czegoś, czego nie było w moim życiu. Wszystkie moje piosenki, które piszę, są napisane na faktach. Tak zwane. Czyli jest to historia poniekąd twojego życia. I myślę, że każdy, kto słucha tych piosenek, na pewno znajdzie coś tam ze swojego życia. Nie umie pisać po prostu czegoś, czego w moim życiu nie było. I myślę, że nie wiem, czy bym miał zaśpiewać też piosenkę innego tekściarza, tak? Bo jakoś czuję bardziej swoje teksty i dlatego opisuję w nich swoje życie, a po prostu słuchasz sobie, coś tam na pewno dla siebie znajdzie, tak? A muzykę też ty piszesz? Muzykę też. Od razu pierw powstaje tekst, później do tekstu powstaje muzyka. A aranżację kto ci robi? Aranżację robi mi kolega. I jak było z piosenką Jestem Twój? Jestem Twój, no 3 lata temu ją napisałem, tą piosenkę. Przez chyba, no dopóki jej nie wydałem po prostu w telewizji i z teledyskiem, została przeze mnie grana na tych różnych zabawach, weselach. Ogrywałem ją, no i ludzie przychodzili, żebym zagrał jeszcze raz. Czyli sprawdziłeś, że... Znaczy ona złapała od razu, tak? I po prostu chcieli, żebym dedykował tam jakieś dziewczynie od kogoś i naprawdę ta piosenka jej złapała. A ty napisałeś ją dla? Tak, napisałem dla. Zawsze piszę piosenki dla. Chciałem po prostu wydać tę piosenkę, no bo jak to się mówi, kiedyś trzeba, tak? I to był ten moment, gdzie postanowiłem już pokazać światu te piosenki, no bo jest tego sporo w tej szufladzie, naprawdę jest tego sporo i pomalutku trzeba wyciągać i już ludziom pokazywać. A jak była piosenka, no to oczywiście teledysk też się zrodził w mojej głowie i pojechaliśmy. Yeah.